Zarówno placówka w Czuprynowie, jak i Chorożowcach zlokalizowane są w budynkach starych szkół. Powiat sokólski dzięki pozyskaniu unijnych funduszy kapitalnie je wyremontował. I teraz w niczym nie przypominają niszczejących obiektów, tylko tętni w nich prawdziwe, rodzinne życie. Jak wielokrotnie podkreślał starosta, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lokowane są często w placówkach bardzo oddalonych od ich domów, czasem nawet poza województwem podlaskim, przez co kontakt z nimi bliskich jest mocno ograniczony. A stworzenie takiej placówki na miejscu pozwala rodzicom chcącym zmienić swoje życie i los swoich pociech na częstsze kontakty. Umożliwia również powiatowi sokólskiemu monitorowanie tego, co się z dziećmi dzieje. To jest, szanowni państwo, dobro w czystej postaci. To jest coś, czego nie sposób przecenić i jakoś tak na wyrost o tym powiedzieć. Tworzymy rodzinne domy dziecka po to, nie żeby umieszczać tutaj wtedy, kiedy jest tragedia, dzieci, tylko tak naprawdę po to, żeby te dzieci były bardzo, nasze dzieci były bardzo blisko rodzin i żeby była praca, terapeutyczna praca, ale też taka mentalna praca pomiędzy rodzinami a dziećmi, żeby był kontakt, żeby ich nie wywozić z powiatu sokólskiego, tylko żeby był kontakt pomiędzy rodzinami i pomiędzy właśnie tymi dziećmi, dlatego że za każdym razem, jeżeli coś takiego się dzieje, to się dokonuje tragedia. Bardzo nam na tym zależy, żeby taka praca zaistniała i po to stworzyliśmy to. Swoimi działaniami uratowali niejedno młode życie. Powiat sokólski w swoich działaniach nie przechodzi obojętnie obok krzywd i nieszczęść osób, które potrzebują opieki czy wsparcia. W minionym roku dzięki inicjatywie Piotra Rećko, starosty sokólskiego, zrealizowano bardzo ważne przedsięwzięcie, jakim było utworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. To miejsca, w którym najmłodsi i najbardziej potrzebujący opieki z powiatu sokólskiego znalazły swój dom, bezpieczną przystań, miłość i ciepło rodzinne. Dwa domy Iskierka w Chorużowcach i Promyk w Czuprynowie już funkcjonują, a kolejne dwie placówki są w trakcie uruchamiania. Można budować mosty, można budować inne, które są bez wątpienia potrzebne, drogi i tak dalej, ale szanowni państwo, miarą człowieczeństwa jest właśnie pochylanie się nad tymi najsłabszymi, nad tymi, którzy po prostu potrzebują naszego wsparcia. Początki tego ważnego przedsięwzięcia wcale nie były łatwe, bo pierwszy wniosek na dofinansowanie nie spotkał się z uznaniem. Dopiero w kolejne uwierzyły osoby, które okazały ogromną pomoc i zaangażowały się we wspólne działanie. To ludzie o wielkich sercach, których czyny, jak określił gospodarz powiatu, są nie do opisania. Są nimi Dariusz Piątkowski, Mariusz Gromko, Bohdan Paszkowski, Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego, Wiesława Burnos, członek zarządu województwa podlaskiego oraz Paweł Wnukowski, radny sejmiku wojewódzkiego. Nie udałoby się to również bez ogromnego wkładu pracowników starostwa powiatowego w Sokółce, dyrektorów wydziałów, pani sekretarz Katarzyny Nowak, radnych powiatowych, zarządu powiatu sokólskiego oraz całego zespołu powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce i powiatowego przedsiębiorstwa drogowo-budowlanego. Druga nasza placówka, placówka to zło słowo, dom dziecka, autentycznie dom dziecka. Drugi, jeżeli chodzi o z takim zrealizowany w ramach projektu z regionalnego programu operacyjnego, a trzeci w ogóle w powiecie sokólskim jest to dom dziecka. Tutaj dom znajdą po prostu młodzi ludzie, którzy będą, mam nadzieję, że czasowo, bo naszym celem, po to otwieramy te domy dziecka w powiecie sokólskim, żeby one były jak najbliżej rodzin, żeby była praca terapeutyczna z rodzinami, żeby była praca metodyczna z psychologiem, z wieloma osobami, które po prostu dzięki wsparciu tych osób, rodziny po prostu gdzieś tam się opamiętają i z powrotem dziecko wróci na łono rodziny. To o to nam chodzi i to jest nasz cel i po to to wszystko realizujemy. Obiekty zostały gruntownie wyremontowane, wyposażone w niezbędne sprzęty i meble służące dzieciom i kadrze zarządzającej. Zamontowano w nich pompy ciepła i fotowoltaikę. Teren wokół placówek został ogrodzony oraz pojawiły się zewnętrzne place zabaw. Jak podkreśla Piotr Rećko, tworzenie w powiecie sokólskim rodzinnych domów dziecka ma służyć temu, aby najmłodsi, ci najsłabsi, mieli spokojne miejsce do życia.
a jednocześnie, aby rodzice mieli szansę na kontakt z dzieckiem. Zaznacza, że zależy im na tym, aby dzieci były blisko swoich rodzin, a tym samym wspólnie odbywali terapeutyczną pracę, tak aby docelowo pociechy mogły powrócić do swoich rodzin.